ING Hubs Poland to w tej chwili 3,5 tysiąca pracowników, ponad 70 narodowości, 23% naszych pracowników to są osoby spoza Polski, więc budujemy naprawdę międzynarodowe środowisko pracy, bazujemy na najlepszych specjalistach z Polski, ale również szukamy i będziemy szukać najlepszych specjalistów z zagranicy. Kulturowo to są osoby, od których możemy się wiele nauczyć. Myślę, że są to osoby, które wnoszą też doświadczenie, sposób patrzenia na pewne problemy, na pewne wyzwania, taki, do którego my nie jesteśmy przyzwyczajeni. Więc z jednej strony duża wartość dodana, z drugiej strony też pewne wyzwanie, dlatego że te zespoły należy zbudować, należy te osoby zintegrować z lokalnym zespołem, należy dobrze rozumieć ich potrzeby i oczekiwania. One często są różne od tego, jak widzą swoją pozycję, swoją rolę w organizacji osoby z Polski, więc zarządzanie różnorodnością na tym etapie i w tym kontekście jest pewnym wyzwaniem. Natomiast mając dobrze zdefiniowaną kulturę organizacyjną, dobrze zdefiniowane cele, osoby, które są wrażliwe na różnice kulturowe, no to są, wydaje mi się, te czynniki, które powodują, że udaje nam się to robić całkiem skutecznie. Jako ING Hubs Poland dwa razy do roku przeprowadzamy pełną analizę wynagrodzeń. Porównujemy to z średnimi wynagrodzeniami w poszczególnych obszarach. No i to jest dla nas materiał wsadowy do podejmowania decyzji biznesowych o zwiększeniu lub korekcie budżetu wynagrodzeń. Myślę, że tego aspektu międzynarodowego, jak i od modelu hybrydowego, nie ma moim zdaniem odejścia. To wszystko będzie polegało takim naturalnym procesom dostosowania i takiego okrzepnięcia w ramach poszczególnych organizacji.